Temat mojej prezentacji wydaje się być jeszcze trudniejszy, natomiast no, ze względu na liczne prośby, ale też odpowiadając na trendy międzynarodowe, podjąłem się w sposób, no, mam nadzieję, zrozumiały przedstawić Państwu tematykę oceny minimalnej choroby resztkowej MRD w ostrej białaczce szpikowej. Co się kryje pod tym pojęciem? Już udostępniam prezentację. Pani profesor nakreśliła, jak może wyglądać leczenie nowoczesne ostrych białaczek szpikowych i rzeczywiście my jako hematolodzy bardzo na to czekamy. Ostra białaczka szpikowa jest częstą chorobą z kręgu chorób hematologicznych. Dosłownie dzisiaj aktualizowałem dane amerykańskiej bazy SIR, to jest taka baza, która kolekcjonuje dane w różnych schorzeniach, również schorzeniach nowotworowych dotyczące przeżycia no, w dużej populacji pacjentów amerykańskich. I niestety te dane nie są optymistyczne i no, dotychczas tak one wyglądały. Pięcioletnie przeżycie jest poniżej 30%. To są dane z lat 2011-2017, ale to są najbardziej aktualne dane, jakie są dostępne w ramach tak zwanych real world evidence, a nie badań klinicznych. Co jest niezwykle niepokojące, to wysoki odsetek śmierci przy relatywnie stałym odsetku nowych zachorowań. Także wydaje się, że te nowe zachorowania minimalnie się zwiększyły. Tutaj Państwo macie pokazane zachorowania od roku 1992 do 2018. Ten współczynnik na 100 tysięcy osób zwiększył się z 3 z kawałkiem na 4 z niewielkim kawałkiem, ale były też okresy spadków. Natomiast niepokojące jest to, i to jest rzeczywiście największe wyzwanie współczesnej hematologii, bardzo duża śmiertelność, śmiertelność niezmniejszająca się. No i stąd, tak jak jeszcze raz podkreślę, jest to dla nas największe wyzwanie. Na szczęście mamy coraz więcej nowych możliwości leczenia. Żeby zrozumieć, jak wygląda zasada terapii ostrych białaczek szpikowych, musimy policzyć, ile jest nieprawidłowych komórek na początku. Tutaj tak troszeczkę matematycznie podejdziemy do analizy tego tematu. Zakładamy, że przy rozpoznaniu choroby jest dosyć dużo tych komórek. Niektórzy to w sposób taki bardzo obrazowy pokazują, że to jest około kilograma komórek nowotworowych blastów białaczkowych. 10 do 12 to jest liczba komórek przy rozpoznaniu i rozpoczynamy leczenie indukujące, intensywną chemioterapię. Jest to leczenie bardzo skuteczne, dotychczas niecelowane, czyli trafiające we wszystkie komórki intensywnie dzielące się, a do takich komórek oczywiście należą komórki białaczkowe. I po cyklach albo pojedynczym, albo leczenia reindukcyjnego, następnie wchodzimy w leczenie konsolidujące, oceniamy po określonym czasie 3-4 tygodni leczenia i w regularnych odstępach czasu robimy biopsję szpiku i oceniamy, jak wygląda liczba blastów. Liczba blastów zmniejsza się od 100 razy do 1000 razy. Wtedy mówimy o całkowitej remisji. Natomiast zobaczcie Państwo, że tych komórek nadal jest bardzo dużo. To są liczby rzędu 10 do 9, w niektórych przypadkach 10 do 6. Wtedy przechodzimy do utrwalania tego dobrego efektu w postaci zmniejszenia liczby komórek białaczkowych. No, mówimy przykładowo w szpiku kostnym, oczywiście białaczka to również komórki nieprawidłowe w krwi obwodowej. Dochodzimy do etapów konsolidacji w postaci chemioterapii, następnie konsolidacji w postaci allogenicznego przeszczepienia szpiku i również okresowo sprawdzamy, jak wygląda odpowiedź na leczenie. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie Państwo, że nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają nam interpretować komórki, których jest dużo mniej. 10 do 8, 10 do 6 to jest nadal milion komórek, 10 do 4, 10 tysięcy komórek i dochodzimy do takiej granicy, gdzie wydaje nam się, że potrafimy oznaczać pojedyncze komórki na poziomie czułości metody. W pewnym momencie nie widzimy już tych komórek. Może być sytuacja taka, że ich nadal jest niewiele, 10 do drugiej, 100 komórek w całym organizmie, czyli musimy mieć niesłychanie czułe metody detekcji. Nadal
z tych pojedynczych komórek może dojść do nawrotu choroby. Ale również sytuacja, która na razie dotyczy znacznej mniejszości pacjentów, ale liczymy, że wraz z pojawieniem się coraz częściej stosowanego, celowanego leczenia dojdzie do wyleczenia. I rzeczywiście celem leczenia ostrych białaczek szpikowych jest wyleczenie. Także tak naprawdę to, czym my się teraz zajmujemy, to jest minimalna choroba resztkowa. Zaraz jeszcze powiem, jakie jest nowocześniejsze określenie tego stanu, czyli określamy coś, co jest poniżej całkowitej remisji, czyli mamy mniej niż 5% blastów w szpiku kostnym po leczeniu, ale nadal mamy komórki nieprawidłowe i w zależności od tego, jak dużo ich jest, możemy zakładać różne scenariusze dla pacjenta. Czy choroba nawróci, czy nawróci później, czy może uzyskamy optymalny stan wyleczenia pacjenta. Definicja minimalnej choroby resztkowej rzeczywiście to nie jest już tylko naukowa definicja. Ona została uwzględniona w aktualnych, zrewidowanych kryteriach odpowiedzi na leczenie przez Europejską Grupę Białaczek. Zaproponowano w 2017 roku, czyli poza tą klasyczną definicją całkowitej remisji. Przypominam, że całkowita remisja to jest stan taki, że u pacjenta wykonujemy morfologię krwi i ona jest najczęściej prawidłowa. Jeśli robimy biopsję szpiku, widzimy poniżej 5% blastów, czyli to również mogą być blasty prawidłowe. Oczywiście teraz mamy dużo nowocześniejsze metody oglądania i identyfikacji tych blastów, nie tylko metody morfologiczne, czyli pod mikroskopem, ale dużo dokładniej potrafimy zdrowe blasty odróżnić od chorych blastów. Dlatego wraz z rozwojem tych metod diagnostycznych powstała nowa kategoria odpowiedzi. Całkowita remisja bez minimalnej choroby resztkowej, czyli dochodzi do eradykacji choroby resztkowej. Przy użyciu odpowiednich metod diagnostycznych nie widzimy nieprawidłowych komórek białaczkowych. Tutaj schemat, dlaczego my się tak obawiamy tej choroby resztkowej. Dlatego, że chemioterapia powoduje pozbycie się różnych komórek. Komórek blastycznych, komórek takich enigmatycznych, nazwanych komórkami macierzystymi białaczki, czyli komórkami, które mogą zapoczątkowywać białaczkę, ale niestety mogą też doprowadzać do nawrotu białaczki. Czyli po chemioterapii, jeśli te pojedyncze komórki, które mogą się różnić od komórek blastycznych, pozostają i jesteśmy w stanie je zidentyfikować, oceniając minimalną chorobę resztkową, one mogą doprowadzić do nawrotu. I znowu zmiana nazewnictwa zaproponowana już kilka lat temu w czasie konferencji hematologicznych, żeby nie nazywać minimalną chorobą resztkową, dlatego że ten przedział dla minimalnej choroby resztkowej jest ogromny i tak naprawdę bardzo dużo zależy od czułości metody, jaką będziemy dysponować, żeby określić nieprawidłowe komórki. Teraz prawidłowa nazwa to powinna być mierzalna choroba resztkowa. Skrót pozostaje ten sam, nadal to jest MRD. Wielu hematologów no, uznaje, że powinniśmy tak to nazywać w odniesieniu do ostrych białaczek szpikowych. Przejdźmy dalej. Jakie to mamy metody? Być może część z Państwa widziała wyniki swojej rodziny, wyniki, które pozwalają nam identyfikować określone subpopulacje komórkowe. Tutaj jest przykład zdrowego szpiku, panel A. Chorego szpiku panel B, komórki, które identyfikujemy najpierw ze względu na obecność ziarnistości, wielkości. Widzimy małe komórki bez ziarnistości, to są limfocyty, ta czerwona populacja monocyty, duże komórki z ziarnistościami to są granulocyty. Możemy dodatkowych markerów, czyli pewnych znaczników, które powodują fluorescencję pojedynczych komórek i które ułatwiają nam identyfikację stosować. Jednym z markerów jest CD45, który ma mniejszą ekspresję na blastach, z tym, że tutaj tych blastów jest mało, bo to jest zdrowy szpik. Jeszcze nie analizujemy dokładnie tych pojedynczych blastów, na razie podchodzimy numerycznie. Natomiast zobaczcie Państwo, że tutaj w przypadku pacjenta z ostrą białaczką szpikową widzimy bardzo dużo komórek blastycznych nieprawidłowych. Możemy je dalej identyfikować. Tutaj taki trójwymiarowy sposób określania tych nieprawidłowych antygenów, czyli białek, które są obecne na błonie komórkowej komórek blastycznych,
czarna populacja komórek blastycznych w dniu diagnozy. Pierwsza ocena w dniu 18 po pierwszej indukcji. Widzimy, że niewiele się zmieniła, w związku z tym, jako że naszym celem jest wyleczenie pacjenta, pacjent dostał reindukcję, czyli ponowną intensywną chemioterapię, trochę mniej komórek, następnie cykle konsolidacji i na koniec tylko pokazuje optymalny efekt, jaki byśmy chcieli w dniu 100 po allogenicznym przeszczepieniu szpiku. Tej populacji czarnych komórek w ogóle nie widać. Pacjent nie dość, że jest w całkowitej remisji, stan minimalnej choroby resztkowej jest negatywny. Doszło do eradykacji tej mierzalnej choroby resztkowej. Inną z metod badania to jest badania na poziomie genetycznym i tutaj będziemy się posiłkować różnymi nieprawidłowymi genami, które są związane z ostrą białaczką szpikową. O tym mówiła profesor Gill. Niestety one mogą być wykorzystywane u około 40% pacjentów. Nie każdy z pacjentów będzie miał wyznacznik genetyczny, który może być wykorzystywany w ocenie mierzalnej choroby resztkowej. Jednym z pomysłów jest również FLT3, czyli taki naza, przeciwko której mamy już teraz hamujące cząsteczki. Możemy określać wzajemny stosunek prawidłowej cząsteczki, prawidłowego genu FLT3 do nieprawidłowego, który jest większy, bo zawiera wstawki genetyczne i tutaj widać bardzo dobrze tą nieprawidłową ilość i ją można liczyć w trakcie terapii. To jest bardzo dobry wyznacznik minimalnej choroby resztkowej. Nadal, tak jak mówiłem, dotyczy to sumarycznie około 40% pacjentów. Nowsze metody genetyczne analizują nie tylko te mutacje genetyczne związane z białaczką, ale również mutacje genetyczne indywidualnego pacjenta. I tutaj znowu wchodzą nowe metody diagnostyczne. Może zanim przejdziemy do metody szerokiej, czyli analizy całego genomu, jest jeszcze metoda emulsyjnego PCR. To jest jakby bardziej czuła metoda oceny zmian molekularnych, o których wcześniej Państwu mówiłem. Ona doprowadza do identyfikacji na poziomie 10 do minus 7, czyli potrafimy wykryć jedną nieprawidłową kopię genu na 10 milionów. Bardzo duża czułość tej metody. No i metoda, która teraz wchodzi, to jest metoda Next Generation Sequencing. Rzeczywiście w odniesieniu do ostrych białaczek szpikowych wydaje się, że jest to metoda przyszłości, dzięki której będziemy potrafili identyfikować chorobę na tym bardzo niskim poziomie albo jej nie identyfikować, czyli będziemy mogli identyfikować pacjentów z eradykacją mierzalnej choroby resztkowej. Tu trochę niewyraźny slajd pokazuje również współgranie tych metod fluorescencyjnej, czyli przy ocenie cytometrycznej, co jest dosyć często stosowane, Next Generation Sequencing, która wchodzi obecnie do standardu diagnostycznego. Ta metoda Next Generation Sequencing w połączeniu z metodą cytometryczną pokazuje, że jeśli nie wykrywamy u pacjenta nieprawidłowych genów, mutacji genowych lub też nieprawidłowych antygenów na komórkach, ci pacjenci mają najdłuższe przeżycie, a część z nich, tak jak powiedziałem, jest wyleczonych. I tu znowu mamy porównanie metod, o których mówiłem. Standardowe metody, czyli ocena pod mikroskopem i ocena całkowitej remisji jest na poziomie 10 do minus pierwszej, 10 do minus drugiej, rzadko kiedy dochodzi. Jeśli pacjent ma taką ocenę, często dochodzi do nawrotu. Jeśli stosujemy metodę genetyczną FISH czy ocenę chimeryzmu, już ta czułość metody jest 10 do minus drugiej. Metody cytometryczne, metody PCR-owe 10 do minus czwartej. I tu zobaczcie Państwo, że znowu mamy grupę pacjentów, gdzie jeśli wykrywamy nieprawidłowe komórki, nadal może dochodzić do nawrotu. Natomiast jeśli nie, być może pacjent podąża tą krzywą w kierunku wyleczenia. No i to najnowsze metody w oparciu o PCR lub sekwencjonowanie nowej generacji metody 10 do minus 6, według niektórych nawet 10 do minus 7, także ta czułość jest ogromna. Jakie to ma znaczenie? Po co w ogóle stosować tak ważne, czułe metody, bardzo drogie metody? Liczne badania
I tutaj może w wielkim skrócie to są slajdy, które pokazujemy lekarzom. Jest im trochę łatwiej interpretować. Metoda cytometryczna, metoda PCR-owa, kombinacja obu metod. Czy wykrycie choroby resztkowej ma znaczenie w odniesieniu do czasu wolnego od białaczki? Zobaczcie Państwo, że w zasadzie te wyniki są bardzo spójne. Nieważne jaką metodą, wykrycie nadal choroby na niskim poziomie zawsze świadczy o skróconym czasie wolnym od białaczki, czyli o niepowodzeniu terapeutycznym, bo ci pacjenci nie są wyleczeni. I znowu nasze największe narzędzie w walce z białaczką, czyli przeszczepienie allogeniczne szpiku. Jeśli pacjent przed przeszczepieniem ma negatywną chorobę resztkową, grupa niebieska, zobaczcie Państwo, że te wyniki dotyczące przeżycia, no są nie najgorsze, powyżej 50%, ma długą, trwałą remisję. U tych pacjentów nawet możemy mówić o wyleczeniu. Natomiast jeśli było przeszczepienie ratunkowe w aktywnej chorobie, to rokowanie jest dużo gorsze, przeżycie to 8-letnie poniżej 10%, czyli fatalne, ale niestety grupa pacjentów, którzy byli w całkowitej remisji, a mieli minimalną chorobę resztkową dodatnią, nadal rokuje źle. I na to myślę, że musimy zwracać coraz większą uwagę, że nie tylko przeszczepianie w aktywnej chorobie źle rokuje, ale również jeśli pacjent ma remisję MRD pozytywną, niestety możemy spodziewać się krótkiego czasu remisji i nawrotu choroby. Tu jest ta grupa, no, u której niestety mamy wyjątkowe złe rokowanie, czyli pacjenci przeszczepiani w czasie aktywnej choroby, nieważne czy to byli pacjenci przeszczepiani po pierwszej linii leczenia, czy w nawrocie, to rokowanie jest bardzo złe. Tych długoletnich przeżyć nie obserwujemy dla większej liczby pacjentów niż 20%. I dane dotyczące możliwości eradykacji choroby resztkowej i drugiego przeszczepienia myślę, że bardzo ważne, bo jeśli nie uda nam się uzyskać eradykacji choroby resztkowej w pierwszej remisji, uda się dopiero to w drugiej, czyli kolejne leczenia będą potrzebne. Zobaczcie Państwo, że ci chorzy znowu zaczynają mieć dłuższe krzywe przeżycia w tej ocenie 8-letniej. Nie są one tak dobre jak remisja i eradykacja choroby po pierwszej remisji, eradykacja choroby resztkowej, natomiast po drugiej również są dużo lepsze niż brak eradykacji choroby resztkowej po pierwszej, drugiej. To są dane dotyczące zarówno czasu wolnego od progresji, jak i czasu całkowitego przeżycia. Czyli ta grupa chorych podejrzewamy, że to są chorzy, którzy są wyleczeni, to właśnie ci chorzy, którzy po wielu, wielu latach odzywają się do hematologów, mając już zupełnie nowe życie po no, chorobie śmiertelnej, będącej dla nich największym wyzwaniem, z jakim dotychczas się zderzyli. No i na koniec zalecenia ESMO 2020 i można powiedzieć, że w końcu się coś zmieniło. Nie tylko mamy tą chemioterapię stosowaną, tak jak pani profesor powiedziała, od lat 50., która nie powodowała istotnych zmian w leczeniu nawet w ostatnich latach. Teraz mamy zdecydowanie coś więcej. Możemy dodawać leki celowane. O tych lekach wszystkich mówiła pani profesor. Czyli zobaczcie państwo, że już to leczenie z chemioterapią to jest za mało. Do każdej z grup pacjentów możemy coś dodać. Dodatkowo, i wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne, zwracamy uwagę na pacjentów, u których mamy minimalną chorobę resztkową obecną po leczeniu. Ci pacjenci powinni być kwalifikowani do leczenia mającego na celu eradykację minimalnej choroby resztkowej. Tutaj, jak wszędzie widzicie Państwo, opcja allogenicznego przeszczepienia jest kluczowa dla tych pacjentów. Także podsumowując, znaczenie minimalnej czy też mierzalnej choroby resztkowej jest ona niewątpliwie najważniejszym klinicznie czynnikiem rokowniczym w ostrych białaczkach szpikowych. Poza tym, co jest na początku, czyli poza mutacjami molekularnymi, poza zmianami genetycznymi czy cytogenetycznymi, to, co się stanie po leczeniu, czyli czy uda się uzyskać stan minimalnej choroby resztkowej ujemny u pacjenta, to jest kluczowe. Decyzje terapeutyczne na razie w ostrych białaczkach szpikowych nie do końca zależą od stanu mierzalnej choroby resztkowej, ale zobaczcie Państwo, że te decyzje są
kluczowe dla pacjentów z ostrymi białaczkami limfoblastycznymi czy z przewlekłą białaczką szpikową, czyli choroby, w których odnieśliśmy bardzo duży sukces, zawdzięczają między innymi ten sukces, że mogliśmy na bardzo niskim poziomie choroby ocenianej tylko tymi czułymi metodami zmieniać nasze decyzje terapeutyczne. Niewątpliwie w Polsce będziemy mieli bardzo duże wyzwanie, żeby zwiększyć dostępność do oceny minimalnej choroby resztkowej u chorych z ostrymi białaczkami szpikowymi. Przyszłość terapii ostrych białaczek szpikowych jest związana z pojawieniem się nowych celowanych terapii i uwzględnia ocenę minimalnej choroby resztkowej. Bardzo dziękuję.